Witam. Dziś wykonam mały eksperyment z Coca-Colą z dodatkiem soli i mleka. Potrzebna będzie cola, dwie szklanki, mleko i sól. Do dwóch szklanek nalewamy Coca-Colę. Pierwszy nalewamy troszeczkę mleka. Patrzymy, jaki będzie efekt. W czasie, kiedy mleko reaguje z kolą, pokażę Państwu, jak zrobić z Coca-Coli wulkan. Do tego będzie potrzebna nam druga szklanka z kolą i sól. Wsypujemy do coli łyżeczkę soli i patrzymy na efekt. Sól reaguje z kolą, powodując wydzielanie dwutlenku węgla zgromadzonego w coli, dając reakcję z wulkanem. Po około 30 minutach możemy zaobserwować rozwarstwienie się coli po dodaniu mleka.